11 października wspominamy błogosławionego Radzima Gaudentego, biskupa. Radzim urodził się około 960 lub 70 roku jako nieślubny syn czeskiego księcia Sławnika osiadłego w Libicu nad rzeką Cidlina w środkowych Czechach. Był przyrodnim bratem świętego Wojciecha. Przeznaczono go do stanu duchownego. Swoje życie przeżył u boku i w cieniu świętego Wojciecha. Około 990 roku wstąpił do klasztoru ojców benedyktynów w Awentynie w Rzymie. Tam też przyjął święcenia kapłańskie. Bracia planowali pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ale nie doszła ona do skutku. Towarzyszył swojemu bratu w podróżach po Europie, także po Polsce. Był świadkiem jego męczeństwa 23 kwietnia 1997 roku. Uczestniczył w procesie wykupienia ciała świętego Wojciecha, a potem w procesie kanonizacyjnym jako świadek jego śmierci. W 999 roku został pierwszym polskim arcybiskupem Gniezna. Jego jurysdykcji podlegały biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu. Organizował struktury kościoła w Polsce. Prawdopodobnie sprowadził swoich współbraci benedyktynów do Międzyrzecza i powierzył im misję ewangelizowania plemion słowiańskich. Zmarł około 1010 roku. Doczesne jego szczątki przechowywane są w katedrze w Pradze w Czechach. Módlmy się. Boże Światłości i Pasterzu Wiernych, Ty dałeś Kościołowi Gnieźnieńskiemu, błogosławionego Radzima, aby Twoje owce karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Ty przez pasterskie trudy doprowadziłeś go do wiecznej radości. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, którą głosił i mężnie szli drogą chrześcijańskiego życia, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.